przede wszystkim zajmuję się pomaganiem kobietom liderkom, czyli takim, które zarządzają albo swoimi biznesami, albo zarządzają zespołem, na przykład w korporacji. Pomagam im we wzmacnianiu pewności siebie i w tym, żeby się nie przepracowywały, czyli wychodzić z przepracowania. Dobrze, a powiedz mi, to jest praca taka indywidualna, czy to są jakieś grupowe takie spotkania? Wiesz, bardzo różnie. Bardzo dużo mam sesji indywidualnych. Często kobiety do mnie przychodzą właśnie ze swoim bardzo konkretnym jakimś tam problemem czy wyzwaniem, z którym się borykają. I wtedy prowadzę takie sesje indywidualne, albo też organizuję warsztaty albo kursy. Mówisz z kobietami liderkami. Tylko z kobietami, czy to jest jak gdyby... Wiesz, nie do końca. Powiem tak, trochę oblicze mojego biznesu się zmieniło ze względu na COVID-a i ta praca z kobietami to jest taki wynik, to jest trochę proces, wiesz, taki wynik mojego dojrzewania do tego, z kim ja chcę pracować i trochę tutaj właśnie sytuacja z koronawirusem pomogła mi w podjęciu decyzji, ale nie tylko. Tak naprawdę jeszcze prowadzę bardzo dużo warsztatów i szkoleń dla liderów i mężczyzn też, kobiet i mężczyzn, czyli takich, którzy prowadzą swoje zespoły albo zespoły projektowe, uczą się zarządzać albo zarządzają już ileś tam lat i potrzebują nowych inspiracji, refleksji, wsparcia w tym, jak efektywnie zarządzać zespołami. Jak to się stało, że ten właśnie jak gdyby rodzaj biznesu teraz wykonujesz? Skąd takie pomysły? Tak, zazwyczaj jak takie decyzje się podejmuje, to one wynikają z jakiejś osobistej historii. No i właśnie taka była moja, to znaczy ja spędziłam 20 lat swojego życia zawodowego w korporacji i pracowałam też ponad 15 lat na stanowiskach menedżerskich. Nikt mnie nigdy nie uczył, jak mam zarządzać zespołami. I też nikt mnie nigdy nie uczył, jak mam budować swoją pewność siebie. A zawsze byłam bardzo niepewna siebie, nie wierzyłam w siebie, byłam strasznie wycofana, taka wiesz, zahukana, nie odzywałam się na żadnych spotkaniach firmowych, bo zawsze wydawało mi się, że to, co inni mówią, jest mądrzejsze, wiesz, takie fajniejsze, ja to takie, wiesz, niedorzeczne rzeczy opowiadam. No i taka zawsze wycofana, jeszcze miałam do czynienia bardzo często na stanowiskach menedżerskich z zarządami, no i tutaj siedzi taki zarząd, oczywiście mądre rzeczy opowiadają, a ja wiesz, tak trzęsąc się gdzieś w kącie ze strachu. I w pewnym momencie, wiesz co, też powiedziałam sobie, że mam tego trochę dość, nie? Że ja potrzebuję jednak przestać się bać tak naprawdę, konfrontować, wyrażać siebie, wiesz, mówić pewnie o tym, co myślę, podejmować decyzje, no w końcu byłam też menedżerką. No i wiesz co, też w związku z tym, że nie byłam pewna siebie, zawsze potrzebowałam jakoś udowodnić światu dookoła, że ja zasługuję na stanowisko, które zajmuję. No i przez to pracowałam bardzo dużo, przepracowywałam się ogromnie i pewnego dnia doszło do tego, że doświadczyłam wypalenia zawodowego.